Hej, dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny materiał z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale. Jest to już 170. odcinek z tej serii. Czy będzie ponad 200? Myślę, że chyba tak, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Moi drodzy, znajdujemy się teraz konkretnie w tym miejscu, na wulkanicznym dworze, dosłownie bardzo blisko nawet tego oznaczenia i punkt łaski zarazem, to jest chyba ten główny budynek w ogóle, w którym to punkt łaski się znajduje. I teraz tak, w tamtą stronę jakbyśmy poszli, mamy takie miejsce dość niespodziewane, bo możemy tam zeskoczyć na chyba sam dół w ogóle tego dworu, natomiast możemy też przejść tędy i zobaczyć, co w ogóle czeka tutaj na samym końcu do odkrycia dla nas. Wąż, niech będzie chwała. No serio, to wygląda mega podobnie. Tu mam jakiś portal. Krab. Dobra, wiecie co? Teleportować to ja się na razie nie zamierzam. Wolę zobaczyć w takim razie, co jest jeszcze po drugiej stronie. A tutaj najwyżej powrócimy sobie. Coś mi mówi, że to jest ten portal, który doprowadziłby nas do bossa, do sędziego Ricarda, więc nie ma to raczej bardzo sensu, aby tutaj po prostu się tym na razie zajmować. Trochę tu skaczaniłem, bo powinienem pójść górą w zasadzie. Powiem wam, że naprawdę lokacja mnie ostatnio niesamowicie zaskoczyła. Już w poprzednich dwóch, trzech odcinkach bardzo mnie zaskakuje, ale ostatnio szczególnie, że ona jest tak ogromna, naprawdę. I jakby totalnie jestem pod wrażeniem, że oni to tak skondensowali po prostu. Bo teren, jaki tutaj mamy, jest naprawdę duży. Okej. Świetnie. Wracamy w takim razie do punktu wyjścia. Aha, i stąd teraz ja pierniczę. No dobra, trzeba przejść. Zostawcie kciuka w górę za moją popisową akcję na dzień dobry. Będę bardzo wdzięczny. O Boże. Przykre. Dobra, uznajmy, że tej sytuacji naprawdę nie było. Jesteśmy już ponownie na miejscu, także czas to podnieść. Ciekawe, kurczę, gdzie my teraz w zasadzie wyjdziemy? Tam widzę, że też można by było zeskoczyć. I tam mamy nawet jakieś przejście, słuchajcie. Kurde. Dobra, możliwe, że to jest głupota. A może nie? Zobaczymy, co to jest za punkt. Udało się! Nie było to łatwe. Nie wiem, czy z samej góry bym nie mógł tutaj zeskoczyć w sumie. Okej. Okay. Musimy w ogóle tych boskich wież w końcu pójść i naładować sobie runy, bo mam aż dwie runy naładowane. Moga i jeszcze Ricarda. Ej, to w ogóle wygląda tak świetnie. Kurde. Znowu gigantyczny bicz. Z takiego trójzęba jakby to wychodzi. No dobra. O kurde. Kolejne. A nie, dobra, to jest ten czarodziej. To w karyjskiej posiadłości byli ostatnio, pamiętam. Okej, wracamy do punktu wyjścia, na to wychodzi. Ale mamy skarb. No właśnie, nad którym bym się pewnie głowił i zastanawiał wiele razy, jak to zdobyć, a tutaj odpowiedź jest prosta. Wystarczyło tam zeskoczyć. I teraz tak, patrząc na sytuację, jaką mamy tutaj, wydaje mi się, że można by było spróbować tędy nawet przejść sobie. Chociaż czy to ma sens? No nie ma chyba sensu, bo tak dojdziemy do kolejnego skarbu, który tutaj mamy tym razem na dole. A więc spróbujmy go zdobyć. Jakieś drzwi zablokowane. Pyk. Witam pana. Albin Auryka. Chyba Albin Auryka, tylko niezmienionego jakoś. Łuk runiczny. No dobra. No szału nie ma, delikatnie mówiąc. Ej, serio, wydaje mi się, że tamten dream ma sensu iść po raz kolejny, bo tam nic nie ma. Okej, okay, trochę ryzykowne. Pierwsze nie udało się. Co się nie udało? Coś źle zrobiłem? Co to kurde jest? Nie mam pojęcia. No dobra. Tu przyda się grupa. Czy ja to w ogóle przeżyję, cholera?
Jest tak wysoko. No dobra, ale to będzie bolało. Jak nic. Serio? Zero straconego HP? Znaczy to świetnie, ale aż mi się wierzy w to nie chce po prostu. O kurde. A już miał ten miecz, nie? Przy twarzy. O, o. Kurde no! Zaraz wam coś powiem. Mam nadzieję, że wyjdę w jednym kawałku stąd. Nie znoszę ich, serio. O, lecz pięknie ustawiliście teraz. Kurde. Został jeszcze jeden. Tam jest kolejny skarb. Wiecie, ten klimat tego miejsca, z czym mi się kojarzy? Z warownią Aldi z Dark Souls 2. Tylko taką na sterydach, taką jak miała być w rzeczywistości, a nie po tym, jak została wykastrowana w finalnej wersji gry. Klątwa siewu, proszę bardzo. To już kolejna dla naszego łajnożercy. No to może tłumaczy, dlaczego tutaj tyle zwłok jakichś rozłożonych jest i nadszarpniętych chyba dosłownie. O kurde. Popiół wojny, rycerski hart. Zobaczmy. Ten popiół wojny daje rycerzowi właściwość wysokiej jakości i następującą umiejętność. Rycerski hart, umiejętność rycerzy, którzy niegdyś służyli eldyńskiemu władcy. Przytrzymaj oręż przed twarzą i złóż przysięgę, co znacznie wzmocni twój następny atak do użytku na każdym orężu do walki w zwarciu. A tutaj, jeżeli chodzi o ten miecz, akurat to jestem dość mocno ograniczony. Ukryta ścieżka nie stoi na twojej drodze. Gotowe? O Jezu, nie mówcie, że to są wreszcie te drzwi do dworu i do punktu łaski zarazem. Oczywiście, że tak. Ale jaja, co? W końcu, można wręcz powiedzieć. Ale dobra, wracamy tam oczywiście. Niech na razie siadać, bo pogubię się. Nieźle. No to teraz mi się wydaje, że już na spokojnie kończymy już temat tego wulkanicznego dworu. Jest to odcinek nagrany zaraz po poprzednim, także jak ostatnio zauważyliście coś, co powinienem waszym zdaniem nadrobić, bo na przykład to jest niezwykle istotne i warto to pokazać, albo są to jakieś fajne przedmioty, coś ciekawego, to dajcie znać, na pewno tam wtedy powrócimy. Ach, przedmiot swoją drogą, czy to łajno? Czas na walkę dystansowa. Teraz, ile ja w ogóle tego łajna mam jeszcze znaleźć dla tego questa? Klątwa, która wyrosła na spulgawionym ciele ofiary łajnożercy. Niepozorna wysypka, która przyprawia nogi Omenu. Łajnożerca hoduje klątwę siewu na zwłokach w ten sposób, uniemożliwia duszom zmarłych powrót do złotego drzewa i skazuje je na wieczną klątwę. Jedna z najobrzydliwszych rzeczy, jakie można znaleźć na ziemiach pomiędzy. O kurde! I to jest wreszcie ten skarb. Przed tobą potrzebny przedmiot. Czekaj, do czego potrzebny? To jest kolejny temat, jaki nam się, słuchajcie, domknął. To jest to, na czym się zastanawiałem tyle czasu, jak to zdobyć. Gdzie ty jedziesz? Czy dokąd? O kurde. To bolało. No i oczywiście, że przerwiesz mi ten atak, mimo że już go puściłem. Kurde, niezwykle upierdliwe to jest. Byłoby ciekawe, gdyby któryś patch na przykład powodował, że ta żelazna dziewica, czy jakakolwiek inna, nas jednak gdzieś jest w stanie też zaprowadzić. O nie! No nie! No kurde nie! Za wolna broń na tego przeciwnika, nie? Ten atak jest genialną kontrą na mnie. Okej. Okay. No nie, no błagam. Kurde. Aaaa! Obłęd jakiś po prostu. Jeszcze mnie zabije na sam koniec, mówię on. Masakra, co ja robię? No jeszcze przeżyła. Jeszcze była szansa, że mnie, kurczę, rozwali. Dramat.
Dobra, rozejrzyjmy się tutaj na spokojnie, ale wydaje mi się, że to jest chyba tylko jeden skarb. Ach, cenny przedmiot. Potrzebny przedmiot, o, potrzebny przedmiot. Co to może być, że oni aż tak o tym piszą? Ponury kamień kowalski na 7 poziomie. Przyjrzyj się uważnie, prawdopodobnie tutaj. Aha, tak, no, że to jest to miejsce, do którego mieliśmy trafić. Ani mi się waż, niech będzie chwała. Nie wiem, o co chodzi, ale niczego tu nie ma. Tutaj też pewnie. Koń nie stanie na twojej drodze, co? Matko. Ja tu z tych zwłok. No cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że tak. Nieśmiało oczywiście to powiem, ale. Że zrobiliśmy ten wulkaniczny dwór w końcu. I lokacja może odczekać na nasze kolejne przejście gry, gdzie wykonamy też, nie wiem, taki dodatkowy quest, którego mi się nie udało tutaj akurat niestety pokazać. Ale to tylko jeden. Chyba, że coś tu jeszcze interesującego będzie, tak jak mówiłem, więc piszcie jakby co. A tymczasem moglibyśmy chyba odznaczyć Aleksandra, co? Już nie musimy tam przechodzić. To miejsce też można by było odznaczyć. Katakumby Windham. I słuchajcie, możemy przejść sobie może do tej lokacji pobocznej, do jaskini Guseł. Później byśmy te wieże jeszcze ogarnęli. Natomiast dlaczego nie Dynastia Mogłynów? Bo to tutaj akurat co mamy, to jest lokacja poboczna, więc to nic takiego. Przy okazji prawdopodobnie eksplorując ją uda nam się dobić level, co jest fajną informacją. A po trzecie, chciałbym tą Dynastię Mogłynów ogarnąć tak od samego początku odcinka już. O kurde. Dobra, to trzeba będzie powrócić, tego się nie spodziewałem. Tego też się nie spodziewałem. Po prostu jest tak wąsko, że ciężko się w ogóle jakkolwiek połapać. No dobra. To nie było jakieś skomplikowane. Nie pierwszy raz zresztą ten ślimak oczywiście już występuje w grze. Tu jest skubany. Może atak specjalny, co? A, już nie ma sensu. No dobra. Kurde, on tu już przyszedł? Aha, czyli tu można będzie wrócić. Dobra, ale przejdziemy najpierw tędy. O, oh, wait, czy ja dobrze idę? Dobrze, dobrze idę. Ciekawe w takim razie, dokąd my teraz zmierzamy na sam początek. Być może tej jaskini? Co to było, takie niebieskie? Na chwilę tak coś się pojawiło. Wiadomość, niech będzie chwała. Wróg nie stoi na twojej drodze. Co jest grane? Dzień dobry. Żelasty liść. Dobra, kolejny przywoływacz rozwalony. Czas na walkę dystansową. Coś mi się wydaje, że tu będzie ich dużo. Mhm, przywołanie. Aha, dobra, czyli tu jesteśmy. Git. Aha, dobra, czyli tam to ogarnęliśmy. Tutaj nie było żadnego przejścia. Tak więc możemy spokojnie sobie tutaj teraz zejść. I mamy dwie ścieżki do sprawdzenia. Pierwsza prowadzi nas na wprost, druga z kolei na prawo. Tu jest ta jedna. Tu jeszcze możemy sprawdzić sobie jedno przejście, tak mi się wydaje. A ten mech zostawiłem tutaj, tak już do niczego mi się nie przyda. Jeśli nie ma co oszukiwać. Przez taki czas tego nie korzystałem, to teraz nagle nie zacznę. O. A nie. To było to, czyli na wprost mieliśmy pójść, dobra. Tutaj co było, że wróg nie stoi na mojej drodze, nie? Złoty run. Run bohatera! I łuk runiczny. Nieźle. Jeszcze krystaliczny mech jaskiniowy zdobyłem. To też taka niezbyt częsta akurat znajdźka.
No i dobra, teraz wypadałoby przejść na sam początek z tego miejsca, gdzie zaskakiwaliśmy, bo tam mi została ostatnia część jaskini do sprawdzenia. W sensie jedyna odnoga, jaką mamy w tym momencie. O, w ten sposób. I to jest tutaj. No jak na dole sytuacja? Podobnie, nie? O kurde, na 12 poziomie nawet są runy. No, to myślę, że mogę być spokojny o wbicie poziomu, chociaż no z drugiej strony tam 140 tysięcy prawie teraz potrzebuję. Zmrażający smar, przepraszam. Dobra, są do zabicia, ale... Naprawdę są wiele w stanie przytrzymać. Tu jesteś. Niepotrzebnie przywołałeś tego wilka, bo tak to bym nie zauważył pewnie tego. Aha, tu są dwa chyba. Cholera. Co jest? Jest jakiś najeźdźca jeszcze. Inaba, uczeń. O kurde. Ale nic z niego nie ma. Ha. To była naprawdę niespodziewana pułapka. Znaczy pułapka, no takie spore zaskoczenie. Zbroja białej trzciny, rękawice białej trzciny. Czyli cały taki samurajski ekwipunek teraz zdobyliśmy, tak? Tylko trochę inny. Zbroja białych trzcin, wykonana z połączonych żelaznych płytek, noszona przez Inabę, głównego ucznia wielkiego szermierza Okiny. Oj, właśnie tego Inabę tutaj pokonaliśmy. Inaba podróżował nie tylko w ślad za mistrzem, którego porzucił, ale także w pogoń za dobrą śmiercią, którą można znaleźć w ciężkim, honorowym boju. Biała trzcina musi szukać śmierci godnej Inaby, który najbardziej pragnął zginąć od miecza. No i w sumie udało mu się zrealizować swoje marzenie. To jest ten sam opis. I tutaj ten sam. To nakrycie głowy by wypadało jedynie zmienić. Na przykład na takie. Tu aż by się prosiło, żeby teraz jakaś katana weszła w ruch. A nie coś takiego. Dobra, czy tu nie przegapiłem czegoś jeszcze, goniąc te ślimaki? Chyba nie. Nie no, walka z tymi wilkami byłaby taka strasznie mozolna i wyniszczająca jeszcze, zważywszy na to, że one byłyby cały czas po prostu respione tutaj. Tu przyda się leczenie, dlatego wiadomość niech będzie chwała. Zobaczmy, co tu będzie. O kurde, bosik od razu. Uważaj, trio. Nie, błagam, czas na stado. Porąbało was? No dobra, spróbujmy z tą zbroją, będzie trochę trudniej. O Boże. Nie, no to jest jakiś żart chyba. Naprawdę z wami? O Boże. Dobra, będzie grubo, na 3 hity jestem. Spróbujmy wykorzystać efekt butelki, ale czemu on w ogóle nie oberwał? Jak on przeskoczył niby to? Bez jaj. I co, zabijemy jednego i zaraz kolejny się pojawi pewnie? Niemiło. Dobra, bawisz się Fridę. Jest ciężko. Ale i fajnie. Kurde, ale który raz z nim walczymy w grze? Czwarty? Dobra. To co, czas na kolejny, tak? Oczywiście, że tak. Przynajmniej soundtrack mamy epicki. O kurde. Atak brzuchem jest najlepszy. Mój faworyt. No ej. Boże, widziałem co ma na dole między nogami. Wolałem żyć bez tej świadomości. Ła.
Znaczy, jeden plus jest taki, że to nie nabija żadnych obrażeń, co jest trochę dziwne. Że nawet to nie są jakieś tam symboliczne obrażenia. Kurde, nie mam już butelek. Trochę bardziej defensywnie wypadałoby się ustawić teraz do tej walki. O kurde, staminy zabrakło. Jeszcze mógłbym tak zrobić. Nie dam rady. Kurde, ale mnie ściął. Dobra, na spokojnie. Wejdziemy tutaj, troszeczkę lepiej się przygotuję i myślę, że damy sobie radę. Nie było posągu Mariki, to jest dość zastanawiające, jak na tym jaskinie, ale to jakoś tam damy radę. No chyba ta droga nie może być jakaś tam straszliwa, nie? Do przebiegnięcia. Myślę, że fajnie byłoby też ustawić trochę ten lepszy ekwipunek. Może nawet tutaj... Może nawet niekoniecznie najlepszy, jaki moglibyśmy, ale ten weterana był naprawdę w porządku i tak. I teraz... myślę, że się uda nawet bez tego łuku runicznego, że tam nie będzie on jakoś specjalnie wymagany. Dobra, spróbuję to przebiec i pokażę wam, jak to wygląda, w sensie droga do tego bossa, czy do tych bossów w tym momencie. Zaraz. To za dużo mi nie powie niestety akurat ta ścieżka, ale... Może faktycznie tak nie byłoby źle. Bym chyba tego sobie zabił. Szkoda, że praktycznie żadnego doświadczenia nie mamy z tego, nie? I w ogóle runy nie lecą. Także no pod tym kątem to się absolutnie nie opłaca zabijać ich. Tu było... Aha, to był ten skarb tylko. Czyli jednak od tej drugiej strony byłoby chyba lepiej, tam zeskakiwać po prostu. Kawałek mamy do przebiegnięcia. Ale ten pierwszy szlachcic jest znacznie gorszy moim zdaniem. Bardziej agresywny, więcej ataków wyprowadza. Dobra, no chyba muszę was zabić, bo... Słabo to wygląda. To już sobie odpuszczę chyba. O, odpuszczę. Faktem mnóstwo ich tu jest. Dobra. O Boże, sztuniki będziesz mi sadzić. Kurde, no. Wskakuję w taką falę i nie otrzymuję obrażeń. Teraz drzewko uratowało go. Dobra, już mana schodzi. No nie mówcie, że na zewnątrz te runy zostały. Nie, tutaj są. Dobra, już myślałem. Kurde, nawet ataki go nie mogą sięgnąć, kiedy jest w powietrzu. Co dziwnie wygląda, bo ten miecz w sumie przechodzi przez niego. Praktycznie. Chyba nie można go zatruć. No chyba gdybym był w stanie, to już bym to zrobił. Dobra. Jezu, te wilki, jaki klimat tworzą. Pięknie! Dobra, trochę taki gang skład, powiedzmy, to starcie. Z tym, że no nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Bo mogli być naraz jeszcze, nie? Jako trio, to też byłoby niezrozumienie po prostu. Nie mogę się dać wciągnąć w te gierki.
Czemu to nie było tak specjalne? To nie wiem, naprawdę. Dobrze, to jego niektóre ataki są naprawdę powolne chociaż. Kurde, bez jaj. Niektóre, bo akurat jego seria z rapiera to jest chyba najszybszy atak w grze, jaki widziałem. Kurde, i znowu mi tylko trzy buterki zostaną. Bardzo niedobrze to wygląda. Zrobimy ten łuk może jednak. Oddal się, oddal się! Nie wiem, czy to miało tak niewiele zrobić. Miałem szczęście po prostu. O kurde, przechał przez to drzewko. Oh shit! Ale mnie przeorał. Wiem, staminy sobie nie zostawiłem. Już w momencie ataku widziałem, że to jest błąd. Kurde! Strasznie taka nieprzyjemna walka, bo po prostu na wyniszczenie jest i z każdym z tych przeciwników walczycie z takim stresem, nie? Czy wam... czy wleczyć się, czy mnie, bo wam zabraknie za chwilę. O kurde. Odpalił swoje słynne kombo. O Boże. Nie mam się czym leczyć już oficjalnie. Poza oczywiście tym łukiem runicznym jeszcze. To jako taka ostatnia deska ratunku będzie służyło. O kurde. No to się zacznie. Nie, wierzę, że nie zdążyłem tego użyć. Czemu? On mnie tu przerwał, czy co się stało? Kurde, no. Dobra, przejdziemy i do trzech razy sztuka to trio. Mam nadzieję. Nie, i porobimy już ich. Oby. Powiem wam, że jest grubo. Dosłownie w przenośni. Dobra, moi drodzy, do trzech razy sztuka. Weźmiemy tak jeszcze. Wzmocnienie. Zmienię ekwipunek sobie na najlepszy, jaki mam. Ja mam aktywny... też buff. Oczywiście łuk runiczny. No to już jest niebyle jakie starcie. Najgorsze, że on sobie nic nie robi z tych ataków specjalnych. Naprawdę z niesamowitą łatwością wręcz. Unika ich. No teraz na szczęście nie wyszło. Ten jest akurat dla mnie znacznie gorszy niż drugi. Tylko że na drugim mam ten problem, że na tym za dużo tracę po prostu leczenia. O kurde. Dobra. Musiało się udać, no bez jaj. Sto razy łatwiej by było, gdybym miał szybszą broń, nie? No, wolniejszą to raczej nie. Dobra. 10 butelek zostaje. Nie jest źle, byle tego nie sknocić teraz, no. On tu się respi, prawda? O kurde, oczywiście, że go nie trafiło. Nie! No co ja tu mogłem zrobić, no? Nic! Okej, 30 obrażeń to nie jest, to jest, co mnie jakoś rajcuje. Piękny unik. Taki ofensywny, bym powiedział. No nie poszedł. Nie, dobra, dobrze się wyleczyłem, nie poszło na maksa. HP. Trzy ataki to trochę przesada. Ale dobra, za takie obrażenia to warto było to przehandlować, powiedzmy. No i teraz, byle się... Nie wiem, co tu zrobić, żeby nie dać się rozjechać, szczerze mówiąc, jakoś tak spektakularnie. No bez jaj. Gościu, no bez jaj. Niepotrzebnie przyciągałem ten atak.
Chciałem naładować, cholera wie po co. Znaczy wiem po co, no liczyłem, że go wytrącę z równowagi. Jeszcze czas krytyczny jakiś piękny by wsiadł. O nie, 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 nie. Niedobrze. O jest bardzo niedobrze. Kurde, jaką dobrą kontrę zrobił na to. Ale i tak zginął i teraz będzie ostatni. A mi zostają zaledwie dwie buteleczki, moi drodzy. No to iście dramatycznie wygląda. Co jest? Ślimak guślarz po prostu. Co jest? Dobra, lepiej nie dać mu rozkręcić się na pewno. Ale spodziewałem się kolejnego po prostu szlachcica. Tu proszę. Udało się. Na szczęście ostatni był ślimak. Mamy tak, powijak z boskiej skóry i rytuał czarnego płomienia. Zobaczymy. Wow, te wilki budzą grozę taką. Zobaczmy opisy. Potężna inkantacja czarnego płomienia apostołów boskiej skóry tworzy wokół rzucającej osoby krąg filarów czarnego płomienia. Ładowanie zwiększa rozmiary okręgu. Królowa o zmierzchowych oczach rządziła apostołami. Podobno była niebianką wybraną przez palce. A jeżeli chodzi o naszą drugą nagrodę, to niestety, ale nie widzę. Jak na razie, może tutaj? Boże, te wilki. A, to jest ten talizman jednak. Kolejne ataki przywracają punkty życia. Święty powijak apostołów boskiej skóry, uszyte z kawałków elastycznej skóry. Kolejne ataki przywracają punkty życia. Królowa o zmierzchowych oczach tuli nowonarodzonych apostołów owiniętych w ten materiał. Wkrótce urosną i uśmiercą bogów. Coś tam z ich lore można nawet zaczerpnąć w związku z tym opisem. Ale wiecie, jaki mam problem zawsze z grami From Software i jeżeli chodzi o tego typu enigmatyczne opisy? Wcale nie to, że one są enigmatyczne i nam nie wyjaśniają jakieś tam fabuły jak na tacy i tak dalej. Nie, 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 z tym jest okej. Okay. Fajnie, że ją trzeba łączyć sobie i tak dalej. Do mnie to przemawia, to mi się podoba. Problem mam w kwestii statystyk. Co to znaczy, że stopniowo tam, czy że trochę nam przewraca punkty życia, czy stopniowo zwiększa punkty życia na przykład, no. Te opisy są zbyt lakoniczne, żeby móc porównać to z trochę innymi talizmanami i przedmiotami. I to wymaga testów, nie? Na własną rękę i ktoś powie, że super, możesz sobie potestować, ale czasami no nie możesz potestować aż tak doskonale pewnych czynników i ich nie zmierzysz, nie? I to tak, no zawsze takie mieszane uczucia u mnie akurat to budziło. Tak, tak szczerze mówiąc, że nie jest to napisane, po prostu przywraca 15 punktów życia na przykład na sekundę, nie? Albo każdy atak regeneruje 0,5% HP ogólnego, czy coś takiego, co byłoby super. No ale tak nie jest niestety, nie? Wróciłem tak sobie do tej twierdzy na samo zakończenie tego odcinka, żeby jeszcze dobić poziom, żeby też przy okazji zobaczyć, jak tutaj wygląda sytuacja. Ale chyba nic szczególnie istotnego tu się nie podziało od ostatnich wizyt naszych. No dawno nie działaliśmy nic z duchami, to fakt. No dobra, pokaż broń. Widzicie, nie mogę. Ponury kamień kowalski starożytnego smoka, to jest potrzebne. Atakowego przedmiotu jeszcze nie mam, także nie mogę na maksa ulepszyć jeszcze. Ciekaw jestem, czy Sir Gideon Ofnir by powiedział coś jeszcze innego w związku z tym, że zakończyliśmy quest Nefeli Lui i stała się ona władczynią pogrobna. O kurde. Dobra, to już się powtarza. Ale fajnie, że jakoś to skomentował chociaż. To są zawsze jakieś takie tam drobne smaczki. Rozumiem, że teraz naszego podłego, paskudnego, ohydnego, obrzydliwego łajnożercę będziemy musieli odwiedzić w stolicy, aby go nakarmić. Ale nie wiem, czy to już jest wszystko, czy tam mamy po co iść. Bo szczerze, wolałbym tam pójść, dopiero jak już będziemy mogli ukończyć jego questa. Także możecie dać znać. A tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. W kolejnym materiale najprawdopodobniej już będziemy mogli na spokojnie przejść sobie tutaj, do podnóża
Mauzoleum Dynastii. Możemy nawet się tam przenieść, żebym pamiętał o tym, że to chcemy zrobić w kolejnym odcinku. No chyba, że coś tam jeszcze dacie znać i warto byłoby trochę nieco te nasze plany zmienić. A tymczasem to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa! I to by było. Wiecie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.